Akop! No, idę spać. My w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Przestań. Wstawaj! Witamy was w naszym nowym projekcie. Będziemy gadać przede wszystkim o wszystkim. Generalnie gadamy z sobą ostatnio troszkę mniej. Trzeba coś z tym zrobić, bo Sylwia cały czas siedzi w tym telefonie i... Dobra, będziemy omawiać, słuchajcie, tematy różne, kontrowersyjne, ostra jazda. Niekontrowersyjne, śmieszne tematy, małpa, ostrajazda.com.pl i macie wyświetlone to. Tak, i my tych pytań z Sylwią nie będziemy widzieć. Nasi kumple to ogarną. Idziemy. Ruszamy w drogę. Tak. Okej, okay, mamy pierwsze pytanie. Wymień minimum 5 postaci z Dragon Balla, Sylwia. Ja to spróbuj nie wymienić, to się rozwodzimy. Bulma. Dawa. Kulki mocy. Kurwa, Sylwia, nie wkurwię. Poczekaj. Nie było kulek mocy. A jak się były nazywają? Smocze kule młocie. Przepraszam, ale to nie smocze jest postać, kule. To się nie liczy. No ale też. A mąż Bulmy? Dobra, poczekaj. Jest. Sajanin. Sajanin to jest rasa. Vegeta, no. Vegeta, no. Wiedziałam od początku. I on jest księciem Sajan. Pikachu. Ja pierdolę. Dobra. Akop, ja się wychowałam na Yatamanie, a nie na tym cheat. Czy mogę prosić inne pytanie, bo jestem zażenowany. Yatamana oglądałeś? Nie. Wiesz, kto tam... Mnie interesuje, dzidzi białe majteczki, czy jakieś tam inne. Dzidzi... Ja pierdolę, jak możesz? Jak możesz mieszać? No bo ja się wychowałem na Dragon Ballu i Pokemonach, no. Trzy rzeczy, które byś wzięła na bezludną wyspę. Wziąłbym przenośną lodówkę z jedzeniem. Wziąłbym Nintendo Switcha, bo dużo gram w Pokemony. Żegnaj. Jeżeli byłbym tam sam, nie wiem, jakiegoś playboya albo coś takiego. Oczywiście playboy, na bezludnej wyspie. Mógłbyś sobie nim dupę podcierać po czasie, bo byś nie miał czym, jakby się liście skończyły, jakbyś wszystkie zmarnował na wyspie. Wchodził do wody, myłbym i wychodził. Błagam cię. Wziąłbym moje pieski. To bez piesków sobie nie wyobrażam życia, nie bez ciebie owszem. Ale jak ja odchodzę, przyjdą ze mną. A co powiedziałeś? Że jakby jak można ja było, wziąłbym żonę, czyli ja jestem rzeczą. Ale psy nie. To zostało nagrane. Gdyby Sylwia miała walczyć w MMA, to z kim chciałaby się zmierzyć? Chyba nie utrzymuje w swojej duszy takich pokładów nienawiści do tego, żeby chcieć komuś skrać. A czasami jestem... mówi, że mi chce przypierdolić. A tak, ale to jest właśnie spontaniczne. Musiałabym spontanicznie podjąć taką decyzję i właśnie w tym momencie chcieć z tą osobą stanąć w oktagonie. Opowiedzcie po jednym żarcie. Spotykają się dwie baby i milczą. Zdradźcie jeden sekret, o którym wasi fani nie mają pojęcia. A może być taki straszny? No nie mów, że się gdzieś zostałeś w gacie, proszę. Tak. Błagam jako dzieciak jeździłem na deskorolce. Ja chcę wyjść. Czy ktoś mnie stąd wypuści? Pojechałem na deskorolce, a dzień wcześniej najadłem się śliwek w czekoladzie. Kiedyś pojechałam na casting do takiej reklamy perfum. Od razu po lewej stronie, kiedy wyszłam do pomieszczenia, w którym odbywał się casting, że przypierdzieliłam głową w szybę. I nabiłam sobie guza nad brwią i miałam sine kolano i wygrałam casting. Naprawdę wygrałaś casting? Kto z was jest mądrzejszy? Oczywiście, że ja. Ja jestem szyją, on jest głową, która jest bardzo duża i trochę czasami jest taka... Chciałem ci powiedzieć, że mózg jest w głowie, pusta, a nie w szyi. Ale szyja kieruje głową i łopie. Nie, to mózg daje sygnał. Boże. Młocie, to mózg Młocie. Daje sygnał. Wiesz, co to jest przenośnia? Czy wiesz, co mózg to jest? Kieruje całe ciało, więc jakby dzisiaj sama powiedziała. Ej, no prowadzę! No, nie robi się tak w trakcie jazdy. Jaki komplement słyszysz najczęściej? Dla mnie największy komplement jest wtedy, gdy ktoś mi mówi, że jestem mądra. Ale to by tego nie mówi, a to było pytanie, jaki jest najczęstszy komplement. Kto ci tak ostatnio powiedział? I kiedy? Wszyscy! Dobra, wszyscy dobra. Mi to mówią, że jestem bardzo mądra. A jeżeli chodzi o mnie, to problem polega na tym, że nikt mi nie prawi komplementu. Prawda, mówię ci, że jesteś piękny, mądry, uroczy, masz dobre serduszko. Ile razy ci mówiłam, że masz dobre serduszko? Ostatni raz jak byliśmy na Mauritius w grudniu. Tak? I mówiłaś... Tak? I tam się na pewno tego nie powiedziałam, mówiłaś, tam tak wkurzałeś. Jak często Akob dzwoni do mamy? No, dwa razy w tygodniu. I zawsze jest... Dobra, mamo! O Jezu, bo ona zawsze mama. Wie, jeśli zawsze dobra, płacze... Dobra, do rzeczy! Ale mama jak... lubi długo opowiadać historię. A ja jestem niecierpliwy. Akob jest niecierpliwy. O co się ostatnio pokłóciliście? Tak, dzisiaj. Sylwia powiedziała, że ją wkurwiam.
bo ja rano usiadłem i chciałem zjeść śniadanie, a to do mnie: dawaj talerze! Talerze byś kurwa podbywa! To nie było tak. A jaki przejazd? Proszę cię, nie rób ze mnie potwora. Kob stał wcześniej, bo on musi wyjść rano z psami. Talerze zmywaj! Ja wam powiem, jaki jest poziom ról w naszym domu. Sylwia robi wszystko, a Kob wyprowadza tylko psa. Kto zmywał talerze dzisiaj? Dwa razy dziennie. Weszłam do Akopa w kuchni po sprzątnięciu całej sypialni i zapytałam, czy mógłby zmyć naczynia. On powiedział: teraz to ja jem! Mamy kolejne pytanie. Sylwia, jaka jest ulubiona część ciała Akopa? A czemu pytania są głównie do Sylwii? Czekaj, moment. Słuchaj, ja mam odpowiedzieć ale, na to. Ale więcej nie ma pytania, nie było ani jednego pytania. Akop, dlaczego coś tam? Akop, jaka dzisiaj jest pogoda? Piękna, ogólnie w Polsce mamy zajebistą pogodę ostatnio. Ej, on wygląda jak twój były, wiesz, który? Poczekaj, Akop, jest... pa, on wygląda jak twój były, z którym poszłaś na kawę, czy tam kole. Nieprawda, i nie chciałby ci zapłacić. Rower. No ma fajny rower. Czym jest romantyzm XXI wieku? Romantyzm XXI wieku jest jakby... Cały romantyzm mógłbym opisać tak naprawdę jednym człowiekiem. Ja. Wyobrażeniem romantyzmu. Zobaczcie, kupuję kwiatki i chciałem wam podkreślić, że ona dostaje kwiaty średnio co drugi tydzień i w ogóle nie jest z tego zadowolona, bo tak to jest, jak się daje za często. No i ogólnie wystarczy na mnie spojrzeć, co mam, żeby zapłacić. Kto z was więcej zarabia na Insta? Z Insta ty. Ale ogólnie to ja więcej zarabiam. Każdy orzech może. No? Tak, każdy orzech może. I tak wszystko idzie do jednej kiermany, mojej żony. Swoją drogą, wiecie, jaka hamuwa? Mamy osobny konta, gdzie ona ma dostęp do mojego, a ja do jej nie mam. A dlaczego? Bo sam chciałeś, ale... bo się bałeś, że zgubisz jakiś dokument. Nie rób ze mnie znowu. Ale taka prawda, ale poczekaj. Bo nigdy nawet złotówki nie wypłaciłam z tego konta. Ewentualnie raz mi tam zginęło troszkę. Wiesz co, jakbym miała powiedzieć, w jakich okolicznościach mi zginęło. Jeszcze mówiłeś, że wiecie, że on kiedyś sobie wypłacał z mojego konta. Ale wszystko. Pomylił się i zaczął wypłacać z mojego konta pieniądze. Bo takiej aplikacji. Sprawdził mój stan konta i stwierdził, że ja w ogóle nie oszczędzam pieniędzy. No bo w taką aplikację gdzieś tam byłem zalogowany i robiłem inwestycje. No i to miało ściągać z mojego konta. Nie ściągało z mojego. Ściągało z Sylwii konta, ale oddałem wszystko co do grosza. Mam pytanie. Co myślisz o znalezionej reklamówce foliowej na dnie rowu mariańskiego? Zanieczyszczanie środowiska to jest bardzo... Ale chodzi o rów mariański centralnie. Ja nie wiem, jak wygląda rów mariański. A to jest najgłębsze jakieś miejsce, tak? Czy jak? Sylwia, ja ledwo zdałem z geografii. Generalnie... To były dwa przedmioty, z których byłem słaby. Żadne reklamówki foliowe w naturze nam się nie podobają. Tak, to powiem ci tak, jeżeli chodzi o rowek... Co byście zrobili, gdybyście byli niewidzialni? Zawsze byłam ciekawa, co niektóre osoby mówią na mój temat. Czasem chętnie bym była niewidzialna przy Akopie, jak idzie gdzieś. I chciałabym móc taką osobę dotknąć. Dotknąć, a jednąć. No, właśnie o to mi chodzi. A ty pewnie byś chciał bank okraść. Co widziałeś? Dobra, jakbym był niewidzialny, bo ja uważam, że... Ale bym naprawdę połowę przynajmniej oddałbym biednym. Kogoś innego? A, chyba się dobrze znamy. Opiszcie siebie nawzajem 5 przymiotnikami. Nie wiem, czy Akob wie, co to przymiotnik. Ty pierwsza sobie. Nie. Dam ci głos! A nie będzie. No mów ty pierwsza. No nie. Oj, mów pierwsza, no! Paskudny, uparty, denerwujący, czasem zakochany w sobie. Kurwa, gdzie jakiś ładny przymiot? Czasem miły. Na jakie pytanie odpowiada? Na jakie pytanie odpowiada przymiotnik? Na jakie pytanie nie odpowiada przymiotnik? Nic miłego na mój temat. Na jakie ja kupuję ci regularnie kwiatki. Na jakie pytanie odpowiada przymiotnik? Mógłbyś być politykiem. Tak omijasz. My jesteśmy tyle lat małżeństwem jesteśmy, Sylwia. Ja pamiętałem o każdych twoich urodzinach. Boże. O każdej naszej rocznicy. Nie dowiecie rocznicy. Się. Miałeś powiedzieć 5 przymiotników na mój temat. Ja w telewizji podkreśliłem rocznicę nie ślubu, a poznania się. A ona będzie mówiła, że ja jestem... Wszystko na pokaz. Jesteście świadkami tego, jakim manipulantem jest Ako Przostak. Jestem manipulantem. Jesteś manipulantem. Jakbym miał określić zawód Sylwii, to jest pani kierownik, która musi wszystkim rządzić. To jest raz. To jest kto co? No dobra, pani kierownik. No dobra. Jest strasznie ironiczna. Dwa, jest uszczypliwa, czyli mamy dwa. I jest dobrym człowiekiem. No dobra, to ty też jesteś dobrym człowiekiem. Nigdy odwal się nie rozmawia.